No i dobra, wracamy do Gór Północy, moi kochani. Jesteśmy już na miejscu. Góry Północy przed nami. 128 jąder smoczych. I zróbmy może ten z nudniejszych poziomów, kurczę, bo on się tak dłuży masakrycznie. Nawiedzony grobowiec. To jest poziom, który jest tak masakrycznie długi, że czasami mam wrażenie, że on trwa kurde wieczność, naprawdę. Potem zrobimy kryształową wyspę. I na końcu ten mój ulubiony poziom. O, to jest dobra kolejność. Potem boss, poziom Sparksa i koniec gry. W sumie. A lecimy z koksem, ja pierdzielę. Już chcę wyjść z tej gry, już chcę wyjść z tej gry. Już. A, kolejny śmiały poszukiwać przygód postanowił splądrować nasze katakumby. Miejmy nadzieję, że twardszy z ciebie zawodnik niż nasz poprzedni gość. Jeśli uda ci się przetrwać w katakumbach i rozwiązać moją zagadkę, otrzymasz od nas nagrodę godną twego zachodu. A oto moja zagadka. Jestem naczyniem bez zawiasów, zamka i pokrywy. Jednak w swoim wnętrzu skrywam skarb osobliwy. Czym jestem? Dobra, na razie wywalone w tego ziomka. O! I teraz lecimy szybko grobowiec. Tak jest, o to chodziło. Bo za grobowca ma się ten, 10 klejnotów. W sensie te żółte się dostaje, nie? 83 na 700, no kurde, ja pierdzie. Czemu każdy taki poziom musi być cholernie długi? Czemu? Co ja takiego tej grze zrobiłem? O, dawaj, ja cię tą samą bronią załatwię, to ci gwarantuję. A się zesrasz, jak ja cię załatwię tą bronią. To ci mogę zagwarantować już. No, więc po co było to cwaniakowanie? No i tu macie przy okazji skill pointa. Taka ciekawostka. Zawsze to dodatkowe życie jest. Zapomniałem, że trzeba ich w nich wbiegnąć. Wtedy będzie o wiele łatwiej. Kurde, mamy 132 już klejnociki. No, kto by pomyślał? O, super. Elegancko. Tam mamy żyćko, więc wypadałoby podejść do tamtego żyćka. Nie no, powiem wam szczerze, soundtrack też jest niczego sobie tutaj. Nawet całkiem w pożądalu jest, bym mógł powiedzieć. O, 230, już widzicie, mamy 230, więc to już jest dobry znak. To już jest znak, że dobrze nam idzie. Oby tak dalej. O, i ładnie przycelowane, mimo że jakoś szczególnie się nie starałem. Elegancko. O, dzięki. Trzeba było skorzystać z okazji i nagrobek zniszczyć. No dawaj. Tutaj do mnie, dokładnie. Wow, przeniknąłem przez niego, lol. Ale to już mi się nie podoba, że ty mnie tak pocisnąłeś, gościu. To już mi się przestało podobać bardzo. Bardzo serdecznie. Okej. To mamy tak, to mamy tak.
353, to elegancja, Francja, zaraz będziemy mieli, kurde, poziom zaliczony. Tak przynajmniej się wydaje, że w miarę szybko nam pójdzie z tym poziomem. Bardzo bym chciał, o. Teraz trzeba będzie uważać, bo tu spadające kamloty będą. A my nie lubimy spadających kamlotów. Kiedyś pamiętam glitcha, że mi się te drzwi zacięły w wersji na PS1. Te o, tutaj. I nie chciały się już nigdy otworzyć. Musiałem restartować poziom. Nawet nie wiecie, jak mi przykro było, kiedy się o tym fakcie dowiedziałem. Normalnie płakałem krokodylimi łzami. O, i zginąłem jeszcze. Ale fajnie. Dobrze. Oby tak dalej. Super. Świetnie. Zajebiście. Aż mnie plecy zaswędziały. Kurde. 400 prawie. Jesteśmy już dalej, zupełnie dalej. Au, ale petardą dostałem. Ała, chciałem to podnieść. Dobra, szybko podnosimy. Dokładnie tak. Bo trzeba będzie następny nagrobek zaraz zniszczyć, żeby już te nagrobki mieć z głowy. Okej, okay, tu widzę, że piecha mamy. Dobra, tu będziemy mieli już w razie co przygotowane. Okej. Okay. Krystyna, czubówna. Ej, no nie chciałem cię obrazić. Chciałem, żebyś się ucieszyła. A ty płaczesz, kurde, bo ja cię Krystyną Czubówną nazwałem. Śmiechu warte trochę. Taka siara TV trochę, bym powiedział. Uga buga, uga buga. Ała, to bolało, bolało. Nie róbcie tak. No to jest niemiłe. Mówię, nie róbcie, to oni robią. Jeszcze tak celowo, kurde. Na ubyka puściane, po prostu. Wstyd mi za was. Wstyd mi za was. Ale się szybko zamknęły. Dobra, pyk, 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 pyk. Nice, nice. Tam mamy jeszcze rundę bonusową, której nienawidzę wręcz, ale nią się zajmiemy później. Spokojnie, ja o niej pamiętam, żeby nie było. Ile mamy? 651, no to elegancko, zaraz będziemy mieli 100%. Elegancko. No to jeszcze sekcja agenta 9. Nie wiem, co jest gorsze, agent 9 czy szczerze... Nie, tamta sekcja jest gorsza, bo ona jest, kurde, długa. O, możemy sobie zjechać. Kontrolujmy oczywiście Spiro. Uwaga, żeby się nie ześlizgnąć. Malcolm. Fajne imię nawet. Malcolm. Śmieszne. No to co? Jeżeli chodzi o klejnoty, to tu mamy już 100%. Już nic nie musimy zbierać.
Teraz tylko jaja zbierać smocze. A ile mamy ich? 4. I 88% gry. N64. No dobra, to myślę, że chyba tu zacznijmy na początku, bo to jest gorszy poziom. Zacznie się pierwsza runda corocznego turnieju poduszkowców Demolki. Jest jeszcze jedno miejsce, ale żeby się zakwalifikować, będziesz musiał rozwiązać zagadkę. Dobra, no. A oto i ona. Jeśli jeden smok składa jedno jajo na 12 lat, to jak długo by trwało złożenie 100 jaj przez 100 smoków? Jeśli jeden smok składa jedno jajo na 12 lat, to jakby... Tak długo by trwało złożenie 100 jaj przez 100 smoków. Naprawdę imponujące! Dobra odpowiedź! Powodzenia na turnieju poduszkowców Demolki! To było easy. To było easy, moi drodzy. Dobra, tak więc lecimy z koksem. Gdzie są te głąby? O, tu są. A, i zginąłem przy okazji, fajnie. No to jest między innymi coś, czego ja nie lubiłem i tak celowo zdjąłem okulary, bo mijasz... Ja nie mogę patrzeć, ja nie mogę normalnie patrzeć na ten, na tę minigierkę. Pozwólcie, że ja się trochę oddalę. Wyjątkowo zrobię to tak. Dobra, no. Elo. Patrzcie, jak ładnie ich pocisnąłem. Proszę, ależ to była zaciekła bitwa. Proszę, oto nagroda za wygranie pierwszej rundy. MJ, tak jak CJ. Możesz teraz przejść do rundy mistrzowskiej. Jest to jednak nadzwyczaj niebezpieczny sport. Może lepiej zrezygnować, póki jesteś w jednym kawałku? Jezu, a dlaczego ten Sparrow się tak zbagował dziwnie? Daję czadu. A może zmywam się? Nie. Dobra, runda druga. Frajerze jeden z drugim. Kurde. Trzech już was porobiłem. O, dwóch naraz padło. Dobrze. O to chodziło. Dobra. To jest easy już teraz. Chyba. O, przy okazji sobie żuczka gnojarza wezmę. Siema, żuczek gnojarz. 61 żyć mam. Czemu mam wrażenie, że tutaj w ogóle życia nie tracę? Chyba tak jest, tak mi się wydaje. Jak myślicie? Co? Nie sposób będzie zapomnieć. Jesteś pierwszym smokiem od ponad 1000 lat, który wygrał turniej. Z dumą wręczam ci tegoroczną główną nagrodę. TJ, ale czemu kurde smoki mają być nagrodą? W sensie, dobra, jest to nagroda, ale co wy chcieliście z tą nagrodą zrobić? Zwrodnialce jedne. Dobra, jedno gówno mamy stąd z głowy. Teraz czas na drugie gówno, czyli Agent 9.
O, jeden z tych psów w śmiesznych czapkach rzucił na mnie klątwę, tylko dlatego, że go parę razy strzeliłem w zad. Powiedział, że zamienił mój ogon w węża. Czy naprawdę wygląda jak wąż? Właściwie to faktycznie sprawia dziwne wrażenie. O, panie! Ten pies za to zapłaci! Jeden z tych psów... Przypadkowo wyszedł z poziomu. Za tymi drzwiami czeka 5 zabójczych prób króla Rovera. Nikt nie przeżył wszystkich 5. Prawdę mówiąc, są one tak niebezpieczne, że nie mogę cię przepuścić, dopóki nie rozwiążesz mojej zagadki. Oto zagadka. Zawsze jestem tuż za tobą. Im dłużej przede mną uciekasz, tym wytrwalej cię śledzę. Ho, ho, jesteś całkiem bystry jak na kogoś tak. Easy. To easy było przecież. Dobra, lecimy, kurde, z wężami. Chociaż nie, wydaje mi się, że ten poziom agenta 9 aż taki zły nie będzie chyba. Ja może go źle zapamiętałem z jakichś innych przyczyn, ale już nawet nie pamiętam jakich. PS oryginału. W oryginale to trudny jednak był poziom, a tutaj to w miarę szybko idzie się go robi. W ogóle, tak porównując, jeżeli chodzi, porównując sobie, jeżeli chodzi o szybkość, to ten, to Reignited Trilogy działa szybciej niż oryginał, ale to myślę, że się już domyśliście. Wow, dziękuję za taką ciekawostkę, kapitanie Obvious. No ale jestem kapitan Obvious, dobrze mi z tym. Jestem kapitan Oczywistość. I proszę się ze mnie nie śmiać. Bo jak ja wam, kurde, powiem ciekawostkę, to normalnie box deal zamieni się w bombla. Będzie takim bomblem. No i proszę bardzo, następny. Teraz sarkofagi mamy do zniszczenia. Ja oczywiście od sarkofagów bym zaczął, bo kurde, sarkofagi to są takie, kurde, łbyka puściane, że szok. Pamiętam, że na PSX się nie lubiłem, za cholerę nie lubiłem właśnie tej misji Agenta 9, ale w sumie tak teraz dochodzę do wniosku, że nie jest ona aż taka zła. Mogła być o wiele gorsza, tak szczerze. Szybko się w miarę robi, więc chyba nie mam powodów do narzekania. Oj, ostatnia, przed endem. 25 tu będzie jak nic. No, a mówiłem? Mówiłem, że tak będzie? Jeszcze dodali tych kurde olbrzymów zasranych. Ale tymi olbrzymami się potem zajmiemy, bo oni są na razie najmniej ważni na chwilę obecną. Szczególnie, że i tak ich na razie nie pociśniemy, więc z kogo ja chcę debila zrobić w sumie? Dobra, teraz zostali oni. Nie mogę się połączyć, co jest? Nie mogę się połączyć z siecią. Co ty mi za głupoty gadasz? No, to w sumie nawet szybko poszło. Roxy. Roxy Kręgiel. Widzę, że przeszedłeś próbę w naszych katakumbach. Zobaczmy, czy twój umysł jest równie lotny jak twoje stopy. Czy pamiętasz zagadkę? Jestem naczyniem bez zawiasów, zamka i pokrywy. Jednak w swoim wnętrzu skrywam skarb osobliwy. Czym jestem? Jestem naczyniem bez zawiasów, zamka i pokrywy. Jednak w swoim wnętrzu skrywam skarb osobliwy. Haha. Przykro mi, zupełnie nie o to chodzi. Co? Jestem na... patrzcie! Mamy tutaj nawiązanie do Bandicoota znowu. Słyszałeś to już wcześniej? Nie sądziłem, że ci się uda, ale dobrze, umowa to umowa. Możesz otrzymać smocze jajo, którego strzegłem przed czarownicą. Will. Okej, okay. Will. Siema, Will. Co tam, jak tam? Czekałem 7000 lat, aż ktoś rozwiąże tę zagadkę. Wreszcie mogę się udać na wybrzeże Muszel i pogrzebać parę kości.
No i kurde, gościu, widzisz, 7000 lat musiałeś poczekać, ale warto było. Spieprzaj. Ja chcę stąd wyjść. Tak, udało się, udało się, udało się.